Harcerstwo polskie w Czechosłowacji ma bardzo długie tradycje. Swoją działalność rozpoczęło już w 1912 roku, kiedy to powstała pierwsza drużyna skautowa na Gimnazjum Orłowskim imienia Słowackiego. Podczas I wojny światowej raczej trochę ustało, ale wciąż drużyny pracowały. Powstały drużyny w Karwinej, w Orłowej, nawet w Ostrawie, która była już na stronie morawskiej. Przed II wojną światową harcerstwo miało bardzo duże tradycje. Przecież drużyny wjeżdżały do Polski, do Spały, na różne rajdy. Tak aż do 1939 roku, kiedy to przyszedł na Zaolzie Hitler. W tym czasie pierwszy raz likwidowano harcerstwo. W czasie wojny pracowały drużyny raczej sporadycznie. Przecież w czasie wojny zginęło przez 200 harcerzy zaolziańskich w obozach koncentracyjnych, w partyzantce, no i na różnych frontach świata. Dużo harcerzy po wojnie nie wróciło. Żyją na zachodzie. Nawet mieli strach powrócić tu do kraju ze względu na swoją działalność przedwojenną. Po wojnie rozpoczęło działalność harcerstwo zaraz w 1945 roku. Do 1950 roku. W tym czasie był zjazd połączeniowy, no i to była druga likwidacja harcerstwa. Po 20 latach, bo prawie w 1968 roku, kiedy to była wiosna w Czechosłowacji, znowu garstka starych harcerzy pozbierała się i zaczęła tworzyć harcerstwo. I tak powstało harcerstwo polskie w Czechosłowacji znowu pod praktycznie parasolem czechosłowackiego pioniera. Nie było to długo. Wjeżdżaliśmy na obozy do Siewierza, do Polski, współpracowaliśmy z Komendą Hufca w Bielsku, z Komendą Chorągwi Katowicką, jeździło się na Maltę, ale niedługo, bo już w 70 roku była normalizacja i harcerstwo po raz trzeci likwidowano. Między latami 70 i 89 organizowaliśmy dla starszyzny harcerskiej raczej takie tajne wigilijki, bo w tym czasie normalizacja nawet i to się jej nie podobało, że harcerze się organizują. Więc nie wysłaliśmy zaproszenia, ale po prostu taką, jak się mówi, alarmową drogą wzajemnie powiadomiliśmy i wykorzystywaliśmy nasze świetlice PZK-owskie. Przyszedł rok 89, listopad. Na jednym spotkaniu Komitetu Obywatelskiego Forum Polaków spotkali się i harcerze starzy. I zadecydowaliśmy, że po raz czwarty będziemy organizować harcerstwo na Zaolziu. Od lutego tego roku harcerstwo polskie w Czechosłowacji oficjalnie działa. Będzie wychowywać młodzież i dzieci w duchu patriotycznym. W duchu w tym, które nam tych 40 lat bronią. Bo przecież internacjonalizm na naszej młodzieży narobił dużo szkód. Dużo młodzieży po prostu z polskich rodzin nawet dziś już rozmawia w języku czeskim. I zależy nam na tym, żeby podchwycić młodzież w szkołach podstawowych i żeby ta młodzież zyskała to maksimum o Polsce. Czym dla Pana jest harcerstwo? Harcerstwo, któremu poświęcił Pan przecież tyle lat. Oj, proszę Pani. Ja rozpoczęłam harcerzem być w 1945 roku. A to nawet w Polsce, w Zabrzu. Tam, gdzie po prostu Polska przyszła po tylu latach. Tam też zrobiłem przyrzeczenie
Jest to po prostu przygoda harcerska. I wierzę to, że tym harcerzem niestety zostanę do śmierci.